Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś przedstawię Wam ulubione produkty moje do makijażu oczu oraz ust. Takie, które najlepiej sprawdziły mi się do makijażu moich klientek w roku 2018. Troszeczkę tego mam, także jeżeli jesteście ciekawi, co właśnie tak często, najczęściej używałam ze wszystkich kosmetyków, to koniecznie zostańcie ze mną i zapraszam Was do oglądania. Większość z produktów, które Wam dzisiaj pokażę, już się pojawiała w moich filmach, dlatego dziś tak przelecę przez te wszystkie produkty, nie będzie jakichś zbliżeń, swatchy i tak dalej. Po prostu musicie mi uwierzyć na słowo, że te wszystkie kosmetyki, które Wam dziś pokażę, są naprawdę warte grzechu. W pierwszej kolejności zacznę od bazy pod cienie, ponieważ zaraz przejdę do makijażu oczu właśnie i cieni do powiek, a baza też jest ważną rzeczą, której warto wspomnieć. Moją bazą, którą najczęściej używałam do klientek właśnie w roku 2018 jest marka Inglot, baza w tubce, bardzo dobra, bardzo trwała, ona jest przezroczystą bazą, nie pozostawia żadnych grudek, nic się z nią nie dzieje, bardzo fajnie się zachowuje na oku i rzeczywiście takim jest lepem na cienie do powiek. Także jak najbardziej Wam ją polecam. Jest to moje już kolejne opakowanie, także jest naprawdę to bardzo dobry produkt. Ona też nie jest wygórowana cenowo, ponieważ kosztuje gdzieś w granicach 50 zł. Z kolei tutaj przejdę tak płynnie do cieni, które chciałabym Wam pokazać. W pierwszej kolejności zacznę od palety, która jest moim must have. Jest to moja kolejna paleta. Już o niej mówiłam chyba, no nie wiem, w każdym filmie. I to jest paleta ze Smashboxa z takimi właśnie neutralnymi bardzo kolorami. Mamy tutaj ciepłe brązy, chłodne brązy. Wszystkie te kolory są perfekcyjnie dopasowane, idealnie dostosowane do pracy makijażysty. Uwielbiam z nimi pracować. W ogóle konsystencja cieni ze Smashboxa to jest po prostu wspaniała rzecz. Jedyne co żałuję, że to opakowanie mogłoby być trochę lepsze. No i te brokatowe cienie są fatalne, tak jak prawie wszystkie brokatowe cienie, także to jest jedyny minus tej palety. Natomiast uważam, że każdy makijażysta po prostu musi mieć tę paletę, bo jest naprawdę rewelacyjna. Kolejna paleta neutralna, ale bardzo fajna, niestety już dużo droższa. Będzie to paleta z Toma Forda, ma świetną konsystencję, bardzo jest wydajna, świetnie się pracuje z tymi cieniami. Te cienie wypadają, jeżeli chodzi o kolorystykę, mniej więcej tak, jak pomieszanie tutaj tych dwóch tonacji, czyli tych ciepłych z zimnymi. Może nawet trochę bardziej w te ciepłe wpadają. Natomiast no tu jest już to opcja dla osób, które wolą takie neutralne, ciepłe kolory. Nie jest to nic takiego właśnie bardzo chłodnego, dlatego dla takich bardzo, bardzo zimnych typów urody absolutnie się ta paleta nie sprawdzi. Kolejne palety również neutralne i również matowe. Będą to kolory trochę już cieplejsze, będzie to Affect, również robiłam recenzję tych palet. Mamy tutaj cieplejsze kolory oraz takie bardziej neutralne z różnego rodzaju jakby poświatą niektórych odcieni, trochę tu na przykład fioletu, trochę jakiejś tam brzoskwini, trochę jakiejś czerwieni i tak dalej. Bardzo dobre palety, też za niewygórowaną cenę, ale mają świetną kolorystykę, świetną pigmentację. Nie jest to aż tak dobra jakość, jak wiadomo, Tom Ford czy Smashbox pod względem takiej przyjemności i konsystencji. Natomiast kolorystyka jest bardzo uniwersalna, świetna. Wydaje mi się, że to też jest taki must have, jeżeli chodzi o pracę makijażysty. Kolejna paleta to będzie Naked Heat, już o niej wspominałam niejednokrotnie, także rewelacyjna, ciepła paleta, jeżeli szukacie czegoś właśnie w tej temperaturze. Kolejna paleta, chociaż nie ukrywam, że tak naprawdę kupuję tą paletę dla tych dwóch cieni do powiek, jest to Makeup Revolution, to jest matowa paleta, ale z numerkiem 2, pamiętajcie, bo ta jedynka jest już troszeczkę inna, nie jest aż taka fajna. Te dwa cienie to jest obłęd, jeżeli chodzi o makijaż kobiety dojrzałej. One rewelacyjnie, te cienie się sprawdzają do tego typu skóry, czyli do takiej pergaminowej, delikatnej, ponieważ mają zawartość w sobie silikonów i parafiny, która działa wygładzająco, także dzięki tym cieniom możemy uzyskać efekt takiego wygładzenia lekkiego skóry na powiekach.
przechodzę dalej do cieni z kolei pojedynczych. Cień, który bardzo lubię, jest bardzo uniwersalny, do wielu makijaży go wykorzystuję. Jest to 395 z Inglota, pojedynczy wkład, cena to jest w granicach 10 zł czy tam 15, także naprawdę śmieszne pieniądze. Kolejny cień, który też już męczę dosyć długo, na bardzo długo starcza, świetny cień, to jest kolor Highlight z Kryolanu, rewelacyjny, jeżeli chodzi o makijaż kobiety dojrzałej, do wewnętrznego kącika, uwielbiam go stosować. Kolejny cień pojedynczy, mimo tego, że jest to cień drogi, bo tutaj już płacimy około 100 zł za jeden cień, jest to ten odcień butelkowej zieleni, ja też nagrywałam nie jeden tutorial z jego udziałem, jest to jeden z fajniejszych cieni, jaki kiedykolwiek miałam, w ogóle jeżeli chodzi o butelkową zieleń, on się, mimo tego, że to jest cień kolorowy, on się świetnie sprawdza, nie wygląda tandetnie, nie wygląda kiczowato, zresztą sami sprawdźcie, dodam Wam linki właśnie w opisie, żebyście zobaczyły, jak po prostu on wygląda na żywo. Kolejne cienie pojedyncze, marka Claire Blanc, rewelacja, zakochałam się w tej firmie, to są kosmetyki mineralne, pięknie wyglądają na powiekach. Tutaj mamy kolor Golden Nude, to też jest taki sam kolor, też mam dla siebie i też mam go dzisiaj zastosowanego na swojej powiece ruchomej. Uwielbiam go do swojego makijażu i do swoich klientek, do takich właśnie minimalistycznych make-upów. Do tego Salted Caramel, również przepiękny kolor, ten już jest bardziej taki opalony, miedziany. Słocze tych produktów macie również w recenzji Claire Blanc. Kolejny pigmenty cienie, cień do powiek niby, dla mnie to pigment, jest to Inglot numer 85, to jest kolor, który przepięknie uzupełnia się z tym cieniem z Make Up For Ever, jest to piękna butelkowa zieleń z takimi lekko opalizującymi na fioletowo drobinkami i rewelacyjnie się te cienie uzupełniają, wyglądają przepięknie, za każdym razem, kiedy wykonuję klientce makijaż z udziałem tych właśnie cieni, no to po prostu wygląda to oszałamiająco na żywo, na zdjęciach, naprawdę coś pięknego. Kolejne cienie, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, jest to marka również Inglot. Są to cienie z tej kolekcji z Jennifer Lopez. Mamy tutaj odcień Cosmic Glow, czyli 409. Jest to kolor, który jakbym miała wybrać jeden, wzięłabym ten. Jest po prostu rewelacyjny, także warto, jeżeli szukacie czegoś o takim bardzo mocnym połysku, naprawdę super, jeżeli chodzi o takie zastosowania pod kątem jakichś imprez i tak dalej. Może jedyne co dla jakichś super bledziochów, nie będzie to idealne rozwiązanie. Słocze tych produktów też macie w recenzji z kolei tych właśnie pigmentów z Jennifer Lopez z Inglota. Kolejny pigment z Inglota, czyli to będzie J405 z tej serii z Jennifer Lopez. On jest taki złoto, lekko jakby jasno-fioletowy, lekko chłodnawy. Świetny, jeżeli chodzi o osoby o jasnej karnacji, o niebieskich oczach, super sprawa. I tutaj płynnie przechodząc z tym samym kolorem, cień z Semilaka. Kiedy robiłam recenzję Semilaka, nie miałam go, że tak powiem, do testu, więc nie widziałam, jak on wygląda. Natomiast jest to przepiękny odcień takiego jasnego, chłodnego fioletu z taką ni to srebrno-złotą drobinką, taką szampańską. Wygląda on świetnie, jeżeli chodzi o osoby o niebieskich oczach, o jaśniejszej karnacji, bo na opalenizie mógłby wyglądać dosyć tandetnie, natomiast to plus ten pyłek to też jest sztos i wygląda to obłędnie, natomiast oczywiście trzeba trafić do właśnie tego konkretnego typu urody, natomiast jeżeli chodzi w ogóle o te cienie z Semilaka, no to jest petarda pod względem trwałości, bardzo ładnie wyglądają na powiece, także jak najbardziej je też polecam. Kolejny pojedynczy cień, na który warto zwrócić uwagę, jest to, już go mam ponad rok, jest to cień Cosmopolitan 658 z Diora. Ja wiem, że to jest trochę dużo jak na jeden cień, bo one tam w granicach 150 kosztują, ale jest to świetny odcień brązu. Ja też ten cień miałam użyty w bodajże w filmie z tymi fioletowymi ustami i też go miałam na powiece. To jest brąz taki ni to chłodny, ni to ciepły, ma dosyć dużo drobinek brokatowych, ale wygląda naprawdę tak hipnotyzująco, także jest to też jeden z moich pojedynczych ulubionych cieni. Jeśli chodzi o cienie do powiek, to by było tyle, natomiast teraz przejdę do kredek, eyelinerów i tym podobnych rzeczy.
Jeśli chodzi o kredki do oczu, no to mój must have numer jeden to jest kredka z Sephory na linię wodną beżowa. Niestety firma Sephora postanowiła wycofać te produkty i wprowadzić nowe, lepsze, które oczywiście są gorsze. Także no jeżeli skończą mi się te kredki, które kupiłam sobie w zapasie, będę chyba kupować te Sephorowe. Natomiast jest to świetny produkt. Z Maca nie są tak dobre kredki, czy właśnie z innych firm, też sprawdzałam z Inglot, naprawdę już wiele takich cielistych kredek kupowałam i żadna nie jest tak dobra jak ta z Sephory, także to niestety jest mój ulubieniec, ale trochę już muszę się zacząć w głowie z nim żegnać. Jeśli chodzi o kolejne produkty, to tutaj eyeliner czarny, najlepszy jaki miałam to jest Tattoo Liner z Kat Von D, ma świetną, precyzyjną końcówkę, bardzo szpiczaście zaostrzoną, która powoduje, że możemy sobie idealne kreski malować. Minus jest taki, że mamy tylko tutaj 0,5 ml, ale mimo wszystko za tą precyzję uważam, że warto zapłacić tą stówę, żeby mieć tak precyzyjny eyeliner, zwłaszcza jeżeli macie problem z kreską i rzeczywiście jest to dla Was upierdliwe i zależy Wam na efekcie takim wodoodpornym i bardzo trwałym. Kolejny eyeliner, który już, to nie wiem, chyba to jest moje trzecie opakowanie. Zwróćcie uwagę, że naprawdę ciężko jest użyć taki produkt, bo jego się dosłownie odrobinę używa, ale ja go bardzo dużo, że tak powiem, wykorzystuję do różnych celów, począwszy od robienia kresek, też na Halloween czasem z nim pracuję. Jest to eyeliner w żelu, coś po prostu nie do zdarcia, nie do zajechania, jest to strasznie trwały produkt, także kiedy zależy mi na takim bardzo mocno, po pierwsze głębokiej czerni, a po drugie takim mocno wodoodpornym efekcie, no to po prostu nie ma nic lepszego. Bardzo fajnie się też te dwa eyelinery uzupełniają pod takim względem, że tym na przykład robię kreskę, a tym po prostu jakby tak wyidealizowuję sobie jeszcze tą, te właśnie zewnętrzne linie, czy tą tak zwaną jaskółkę na właśnie w zewnętrznym kąciku oka. Także bardzo również fajny eyeliner. Kolejne eyelinery, będą to tym razem eyelinery brokatowe z firmy Too Faced. Ja jestem ogromną fanką eyelinerów brokatowych, natomiast mam też według nich, wśród nich ogromne rozeznanie i powiem Wam, że najfajniej sprawdzają mi się te właśnie z Too Faced. Kiedy kupiłam jeden, od razu poszłam po drugi i później po trzeci. Kolory są świetne, bardzo takie ludzkie, bardzo do wykorzystania, przepięknie się łączą właśnie z niejednym cieniem do powiek. Jeszcze fajnie by było, gdyby firma poszerzyła ofertę, bo są naprawdę rewelacyjne. Też dzisiaj mam jeden z nich zastosowany, ten właśnie złoty w kolorze o poetyckiej nazwie Lucky Beach, także w ten sposób on się prezentuje. Uwielbiam te eyelinery i za każdym razem, kiedy używam tego eyelinera i gdzieś tam jakaś klientka jest u mnie pierwszy raz i decydujemy się na taki makijaż, no to jest rzeczywiście zdziwiona, że to może aż tak fajnie wyglądać i nie ma w tym brokacie absolutnie ani grama jakiejś tandety czy kiczu. Zmierzając powoli do makijażu ust, ale jeszcze zostając przy oczach, nie byłabym z Tobą, gdybym nie wspomniała o rewelacyjnym kleju do rzęs, czyli duo właśnie z tym różowym takim kolorkiem, bo jest to klej, który zastyga na czarno i jest rewelacyjny. Natomiast na to trzeba uważać, aby czasem nie kupić podróby. Musi być tutaj znaczek oryginalności, czyli ten R. Kupujcie z dobrych źródeł, ponieważ wielokrotnie zdarza się, że nawet w oficjalnych sklepach, hurtowniach kosmetycznych możecie kupić podróbę, także zwracajcie na to szczególną uwagę, ponieważ one są powszechnie dostępne, oraz rzęsy, które według mnie są najlepsze w tej chwili na polskim rynku pod względem jakby tutaj kępek akurat. Jest to firma Luxury, sprowadzana właśnie tutaj Magdalena Sack. Magdalena Sack to tym się zajmuje. Bardzo dobre rzęsy, wiem, że weszły jeszcze takie z tą potrójną, czyli tam po ileś objętością, są kolejne skręty i tak dalej. Bardzo fajne rzęsy. Też o nich nagrywałam osobną recenzję, także odsyłam. Kolejne produkty będą to produkty do brwi. O nich z kolei nigdy chyba nie wspominałam aż tak intensywnie. I pierwszy mój numer jeden to są farbki do brwi z firmy Make Up For Ever. Ja mam w kolorze 25 oraz 10, jedną ciemniejszą, drugą jaśniejszą. One są o tyle fajne, że są wodoodporne, są bardzo precyzyjne, bardzo trwałe. Nawet jak ktoś nie ma brwi, to przy zdolnościach plastycznych jesteśmy w stanie je fajnie dorysować. Są to najlepsze produkty do brwi, jakie miałam.
Natomiast minus jest taki, że przy bardzo, bardzo chłodnych typach urody niektóre kolory wypadają dosyć ciepło, ale to przy bardzo rzadkiej i małej ilości osób, takie coś mi się działo. I minus jest taki, że kolejny, że ciężko się z nimi pracuje i trzeba pracować bardzo szybko, żeby nie było takiego właśnie efektu właśnie ciężkości na tych brwiach i tak dalej, bo po prostu to nie fajnie wygląda. Także jeżeli macie dużą wprawę to, i precyzję, to warto ich spróbować. Jeżeli tylko na własny użytek i niekoniecznie czujecie, że macie, wiecie, mistrzowski pas w makijażu, to może warto sobie odpuścić i pójść w stronę czegoś łatwiejszego, czyli na przykład cieni do powiek. I tutaj mam paletkę cieni, rewelacyjne kolory dla blondynek, też dla takich szatynek, troszkę ciemniejszych włosów, ponieważ mimo tego, że one są jasne, to wypadają dosyć tak właśnie ciemniej. Jest to paletka 02 z Golden Rose. Bardzo dobra paletka do brwi, bardzo fajne kolory, więc dla blondynek coś, myślę, bardzo fajnego. I kolejna paletka, tym razem do brwi cienie. Świetnie mi się sprawdzają przy pracy z klientkami. Często zapewniam jakby tymi cieniami matowy efekt po nałożeniu tej farbki, także łącznie to wygląda naprawdę super. I mamy tutaj od bardzo ciemnych brązów, aż po taki naprawdę delikatny, nawet bardzo podobny tutaj do tej paletki z Golden Rose cień, w różnych wykończeniach, w sensie matowe są oczywiście wszystkie, ale w różnych temperaturach. I co na początku mnie zdziwiło, że tutaj jest taki rudy cień i sobie pomyślałam, że w ogóle go nie wykorzystam, natomiast powiem Wam szczerze, że najczęściej z niego korzystam, dlatego że w tej chwili wiele pań decyduje się też na makijaż permanentny, który to bardzo często ma tendencję do wychładzania się w skórze i to powoduje, że mamy takie lekko szarawe odbarwienia w skórze, dlatego kiedy przychodzi do mnie taka klientka, chce ten kolor troszeczkę ocieplić, dlatego stosuję taki lekko pomarańczowawy i wychodzi mi wtedy idealny odcień takiego brązu. Natomiast to, co jest jeszcze fajne w tej paletce, to mamy tutaj na przykład taki bardzo jaśniutki cień, który jest moim zdaniem zbliżony właśnie do tego na przykład krolanu, który Wam pokazywałam. I też mamy dwa połyskujące cienie, którymi oczywiście delikatnie manewrując, możemy delikatnie je nałożyć pod łuk brwiowy i przez to też dodatkowo rozświetlić sobie spojrzenie. Jeśli chodzi o makijaż oczu i brwi, to by było na tyle, natomiast jeżeli chodzi o makijaż ust, to też mam tutaj chociaż kilka produktów, które chciałabym Wam pokazać. W pierwszej kolejności zacznę od Carmexu, jest to taki balsam bezbarwny na usta, który nakładam klientkom przed nałożeniem jakiegokolwiek makijażu, po to, żeby one się zregenerowały, dlatego że jak na koniec makijażu nałożę pomadkę na usta, to nawet jeżeli one są spierśnięte, to w czasie makijażu one zdążą już się zregenerować. Jest to taki trochę taka, powiedzmy, koloryzująca, lekko wazelina, chociaż w zasadzie jest bezbarwna, więc nie jest koloryzująca, sama sobie zaprzeczam. Nieważne. W każdym razie ona daje też takie lekkie mrowienie, co powoduje, że te usy są bardziej takie, jeszcze się szybciej tak jakby regenerują i każda klientka się pyta, co to jest, ale to jest takie pozytywne zaskoczenie, także jeżeli jeszcze tego nie miałyście w swoim kufrze, to naprawdę polecam. Kolejna sprawa to są konturówki, o nich już też mówiłam non-stop, chyba co drugim filmiku. Są to konturówki z Pierre René, ja mam w kolorze 10, 8, 11 i 7 i to są kolory, których najczęściej używam. Są one świetne, wodoodporne, bardzo trwałe, no i też tanie, bo kosztują po 17 zł, a ich jakość porównuje do na przykład, nie wiem, konturówek z marka Jacobsa, także naprawdę uważam, że są świetne. Kolejna konturówka, którą bardzo lubię i też często polecam klientkom, zwłaszcza do makijaży na przykład ślubnych, jest to numer 74 z Inglota. Ona ma prawie że idealny kolor, taki jaki mają usta, także przez to wygląda bardzo naturalnie, więc jeżeli nie jesteście w jakimś wyjątkowym gronie osób, którym akurat ten kolor nie będzie pasował, no to jest duża szansa na to, że może Wam ten odcień przypasić. Kolejne tym razem produkty to będą już typowo pomadki. Po pierwsze pomadki matowe i chciałabym podziękować firmie Golden Rose, że jest, że istnieje, że produkuje tak zajebiste pomadki za tak
śmieszną cenę, ponieważ one są po 20 zł, jest jedna sztuka, a owszem, przydałoby się więcej kolorów i tak dalej, najchętniej 100, a nie tam 20, czy ile to oni tam mają. Natomiast no, uważam, że są naprawdę świetne, jeżeli ktoś potrafi z nimi pracować, czyli pracuje małą ilością, to jest w stanie bardzo ładne kolory uzyskać tymi pomadkami i ja małą, którą pomadkę traktuję jakby jako niezależną, jako taką samodzielną i zawsze niemalże mieszam te pomadki ze sobą. Moim ulubionym, takim ślubnym też rozwiązaniem jest mieszanie koloru numer 1 i numer 3 i wtedy w dobrej proporcji, jak to się umiesza, czyli tak 1 do 1, powiedzmy z przewagą lekką tego różu, wychodzi taki idealny, ślubny kolorek, wygląda to przepięknie. Natomiast też ten jasny kolor, ten 01, który sam w sobie wygląda kiczowato, tandetnie, nieładnie, bo jest po prostu za jasny, zwłaszcza przy opalonej skórze. Jego bardzo lubię mieszać z ciemniejszymi kolorami, czy do 28, czy 02, czy z tą krwistą czerwienią. Mam tych pomadek pełno, nie chcę mi się ich wyciągać, ale naprawdę przepiękne można tworzyć kolory z użyciem tych pomadek. Kolejne pomadki to są pomadki z firmy Sephora. Ja mam odcień 81 i 38, takie ostatnio moje ulubione. Ta jest taka bardzo uniwersalna i też taka ślubna. I te pomadki uważam, że jakościowo myślę, że tak samo są bardzo dobre, tak samo te jak i te, tu po prostu są troszkę inne kolory. Uważam, że świetna sprawa, więc jeżeli szukacie jakiegoś tam konkretnego koloru, a nie ma na przykład też w tej tańszej wersji, albo lubicie po prostu te pomadki z Sephory, to naprawdę rewelacja. No i nie wiem, ja nawet porównując z pomadkami Kat Von D matowymi, uważam, że nawet te Sephory są lepsze. Także słuchajcie, czasem coś jest tańsze, a nie warto przepłacać i można po prostu kupić lepiej. Ale jeszcze właśnie, skoro mówimy o drogich kosmetykach, to jeszcze wspomnę o dwóch drogich pomadkach, które są naprawdę atrakcyjne. Jest to jedna pomadka, którą uwielbiam do makijażu kobiety dojrzałej i wielu paniom ona pasuje. Jest to kolor Kiss Kiss Bang Bang numer 216. Jest to kolor różu z lekką kroplą czerwieni. Dla wszystkich pań, które nie chcą, boją się różowych kolorów, boją się czerwieni, to jest coś takiego właśnie pomiędzy. Bardzo delikatnie, bardzo elegancko to wygląda i do wielu typów urody pasuje. Kolejny to będzie Boy Gorgeous numer 222. Taka, podobne coś, co mam dzisiaj na ustach. O, wygląda to w ten sposób. Taka ciemniejsza malino, śliwko, coś. Bardzo piękny odcień, ale już dla takich osób bardziej zdecydowanych, które szukają czegoś konkretnego. Kolejny fajny kolor, jego chyba wcześniej nie pokazywałam, nie wiem dlaczego. Jest to taki nudziak z Belle, jest to numer 01, pomadka taka właśnie w kredce matowa. Jest to najładniejszy nudziakowy odcień, jaki obecnie mam. Kolejna pomadka będzie to błyszczyk z Revlonu. Jest to błyszczyk matowy w kolorze 600. Też ten kolor był w filmiku na temat właśnie najlepszych pomadek na wesele i ślub, które nagrywałam wcześniej. To jest taki odcień brzoskwiniowy, natomiast to jest taka brzoskwinia, która wygląda naprawdę bardzo ładnie i szczególnie polecam ten odcień osobom, które są opalone, latem wygląda świetnie, wygląda tak nawet wtedy lekko tak czerwonawo, arbuzowo. Może on tutaj nie słoczuje się jakoś idealnie, nie wygląda jakoś pięknie na ręce, natomiast na ustach dla osób opalonych, kiedy jest słońce, lato i tak dalej, to jest coś wspaniałego. I ostatni kosmetyk, który chciałabym Wam pokazać, bo o nim wcześniej chyba nie mówiła. Jest to błyszczyk z Sephory. Mam nadzieję, że nie wycofali, ponieważ mają taką tendencję często firmy, że oni wycofują wszystko, co ja strasznie tak polubię. To jest firma Sephora. To jest ten błyszczyk z tej serii, coś jak macie z Diora, ten Lip Maximizer, który tak lekko mrowi, powiększa usta, to jest mniej więcej coś takiego. Mój odcień to jest 01 i ja ten błyszczyk nakładam na często matowe pomadki, czyli maluję na przykład pani usta jakąś tam mieszaniną pomadek, nakładam jej to na właśnie usta i dosłownie kropelkę, odrobinę błyszczyku takiego nakładam na samo wykończenie i wtedy on traci tą taką swoją bardzo tępą matowość. Zresztą błysk znowuż wraca
do mody i tak dalej. I to daje taką taflę, taki bardzo intensywny błysk. I tego efektu nie jesteście w stanie uzyskać, moim zdaniem, żadnym błyszczykiem. To Wam daje takie po prostu takie lustro na ustach. Więc jeżeli marzyłyście o takim efekcie, no to naprawdę ja zawsze jako nastolatka oglądałam te reklamy Maybelline i po prostu jak widziałam te lustrzane właśnie usta tych dziewczyn, to mi się to tak strasznie podobało i zawsze właśnie marzyłam o takim efekcie. Naprawdę polecam, bo to jest naprawdę super kosmetyk, a nie uważam, żeby był w czymkolwiek gorszy od tego właśnie z Diora. Słuchajcie, tak szybko chciałam to wszystko stracić, że mało co się nie zapowietrzyłam. Mam nadzieję, że przebrnęliście jakoś przez ten odcinek i że Was nie zanudziłam, bo starałam się to wszystko tak skondensować, żeby to właśnie było dla Was dosyć ciekawe. Wszystkie kosmetyki Wam podlinkuję, o wielu z nich nagrywałam osobne filmy, także też postaram się zamieścić linki do tych recenzji w opisie. Także moi drodzy, to tyle. To są te kosmetyki, które uważam, że są takie najbardziej godne polecenia, godne uwagi, zainteresowania z tych moich, które ja używałam, które mi się najfajniej sprawdziły. Także mam nadzieję, że ta recenzja była też to podsumowanie, że to było dla Was przydatne, pomocne i że znajdziecie coś dla siebie albo zdecydujecie się, że właśnie a może coś kupicie, a może właśnie tego nie kupicie dzięki tej recenzji. Także no to tyle. Pamiętajcie o tym, żeby też mnie wesprzeć, żeby zostawić łapkę w górę, czy żeby skomentować film, będzie mi bardzo miło. Pamiętajcie, że ja czytam też wszystkie komentarze. Też możecie właśnie zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Kliknąć dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o każdym filmie, także takie macie różne opcje do wyboru. No i to tyle, moi drodzy. Widzimy się już w kolejnym odcinku, także nie przedłużam i do zobaczenia. Buziaki, hej!